Mistrzostwa świata League of Legends za niecały miesiąc, dlatego warto przypomnieć sobie najlepsze, najsmutniejsze i najzabawniejsze sytuacje, jakie do tej pory wydarzyły się na esportowej scenie. Ja jestem Infomod, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Ten materiał zaczniemy od legendarnej akcji, która miała miejsce u nas, w Polsce, w Katowicach w trakcie IEM-u. 56 minuta, SK Gaming vs Fnatic idą web w web, gdzie każdy, choćby najmniejszy błąd, zdecyduje o tym, kto wygra spotkanie. W pewnym momencie Fnatic postanawia zaatakować bazę SK Gaming. Udało im się wtedy zabrać dwie wieże przy Nexusie, ale ostatecznie to oblężenie nie przebiegło zgodnie z planem, co kosztowało ich śmiercią dwóch zawodników. Sytuacja w ciągu kilku sekund obróciła się o 180 stopni i to SK Gaming rozpoczął bieg pod Nexus Fnaticu. W tym samym czasie, kiedy przeciwna drużyna biegła po wygraną, XPK musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Postanowił zrobić coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Zresztą, co ja będę więcej mówił? Zobaczcie to sami. Muszę wam powiedzieć, że oglądałem to nagranie wiele razy. Z miłą chęcią do niego wracam i za każdym razem na całym ciele przychodzą mnie ciarki. Dzięki temu zagraniu Fnatic zajął trzecie miejsce w turnieju, zgarniając 4,5 tysiąca dolarów, a SK Gaming został zepchnięty na miejsce szóste. Kiedy mówimy o najlepszych zagraniach, to grzechem byłoby nieprzytoczenie jednej z akcji Fakera. Ten facet po prostu musiał się tu znaleźć. W trakcie meczu koreańskiej lidze OGN doszło do niesamowitego starcia dwóch gwiazd, Fakera oraz Ryu. Historia była o tyle niecodzienna i ciekawa, ponieważ w trakcie rozgrywki oboje midlanerzy wybrali tą samą postać, którą był Zed. Pewnie gdzieś tam z tyłu głowy zadajecie sobie pytanie, jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta. Kiedyś w decydujących meczach Ligi OGN rozgrywki były przeprowadzane w systemie Blind Pick. Wróćmy na Summoner's Rift i opiszmy, co takiego się wydarzyło. Ryu z impetem zaatakował Fakera i wydawałoby się, że jest to sytuacja bez wyjścia. Pewna śmierć. Jednak Faker po raz kolejny udowodnił swój talent i nie tylko przeżył atak, ale także pokazał Ryu, że mistrz może być tylko jeden. Kiedy oglądałem tę sytuację, moje oczy nie nadążały za ruchami obojga zawodników, dlatego specjalnie dla was puszczę to nagranie raz jeszcze w zwolnionym tempie. Skoro najlepsze zagrania mamy za sobą, to pora troszeczkę zmienić repertuar i teraz zrobi się smutno. Zabieram was na Stadion Narodowy w Pekinie, gdzie SK Telekom walczy z Samsung Galaxy o miano najlepszej drużyny na świecie. Jak możecie się domyślać, poziom rozgrywki w trakcie finału był bardzo wyrównany. Wyrównany w takim sensie, że drużyna Samsunga potrzebowała średnio 40 minut, aby wygrać pierwsze dwa mecze. Samsung Galaxy do szczęścia potrzebował jeszcze jednego udanego meczu. Wiele fanów Fakera liczyło na to, że jednak jego zespół, drużyna SK Telekom, wygra trzeci mecz i dalej będą mieli szansę na podniesienie pucharu. Początkowo faktycznie wszystko na to wskazywało. Team Fakera rozdawał karty przez dobre pół godziny, jednak ostatecznie to Samsung Galaxy okazali się lepsi i wygrali finał z wynikiem 3-0, wygrywając przy tym prawie 7 milionów złotych. Samsungi skakali z radości, a tymczasem Faker prawdopodobnie przeżywał najgorsze chwile w swoim życiu. Widok płaczącej legendy, która jest tak załamana, że nie chce nawet wstać, aby pogratulować przeciwnikom i podziękować za grę, jest widokiem, który na zawsze przejdzie do historii. Kolejnym smutnym wydarzeniem było zakończenie kariery przez Dairusa. Po fatalnym wyniku na Worldsach w 2015 roku Dairus ogłosił, że odchodzi ze sportowej sceny. Szczerze wyznał, że kompletnie się wypalił i nie chce dłużej zawodzić fanów. Mimo tego, że Dairus jest twardy i rzadko kiedy wylewał z siebie negatywne emocje, tak to odejście wzbudziło w nim wiele łez. Unfortunately, on my side of the end, I wasn't able to perform when it most mattered, and I'm really sorry to all my fans that I let you down.
Dla mnie to również była bardzo przykra wiadomość. Byłem ogromnym fanem TSM-u i Dairus był jedną z nielicznych osób, które darzyłem ogromną sympatią. Uwielbiałem jego grę, poczucie humoru, ale przede wszystkim szanowałem go jako zawodnika. Więcej informacji a propos jego odejścia znajdziecie na moim kanale, bo również nagrywałem o tym materiał. Link w opisie. Spokojnie, nie zostawię was ze smutnymi minami, dlatego specjalnie na sam koniec zostawiłem coś, co z pewnością poprawi wasze humory. Tym razem zabieram was na Mistrzostwa Świata w 2013 roku, gdzie wydarzyła się naprawdę zabawna sytuacja. In the top lane, the man who feeds to win, Darien. Smoke weed every day. W momencie, kiedy piękna i urocza pani Shox zapowiadała top lanera drużyny Gambitu, ten wyszedł na scenę z dwuznacznym uśmiechem na twarzy, a jego oczy jasno dawały komunikat, że stres można niwelować na wiele sposobów. Niestety, ale drużyna Dariena była chyba zbyt zrelaksowana i ostatecznie przegrali to spotkanie, zajmując 6. miejsce. Na sam koniec mam do was jedno pytanie, na które chcę, byście odpowiedzieli w komentarzach. Jakie są wasze ulubione sytuacje ze sportowej sceny? To może być wszystko. Najlepsze zagrania, smutne lub zabawne momenty. Dajcie znać, z miłą chęcią poczytam, a być może stworzę nawet część drugą. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mój Laz Infomod. Narka.